Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witajcie. Witamy Was w dzisiejszych poszukiwaniach. Gdzie dotarliśmy, to za chwilę Wam opowiem. Natomiast w kwestii wstępu do dzisiejszego filmu mamy dzisiaj nowego kompana, towarzysza, który mam nadzieję będzie nam służył często. Będzie towarzyszył. Towarzyszył często na poszukiwaniach. Przedstaw naszym widzom nasz nowy nabytek. Jest to rasa Border Collie, a nazywa się Zbój po swoim dziadku. Zbój. Na razie Zbój jest wypłochem, bo wszystkiego się boi i zaczynamy go uczyć. Jest on czwarty dzień u nas w domu, a to są jego pierwsze poszukiwania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy da radę z nami tutaj śmigać. Czy nie będziemy musieli go ganiać tutaj po polu? Ja zapoznaję się z Rutusem Versą, z jego działaniem i funkcjami. Zbój zapoznaje się z nowym terenem i z nową rzeczywistością. Ewelinka, na co liczę? Na co liczę, że nam nie będzie uciekał i będę mogła sobie spokojnie śmigać. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Odpalamy Rutusa Versę i działamy. Tu zlokalizowałem jakiś sygnał. Zaraz go namierzymy. Co to jest? A, myślałem, że coś ciekawego, a to kawałek ołowiu. A tuż obok mnie Ewelinka walczy z sygnałem. No i jest i moim sygnałem. Jest albo było. Chyba coś od paska, tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewna. Ale jest. Nie? Zbuju? Zbuju? Ty nasz Zbuju? O, to nie dla ciebie. To nie dla ciebie, bo to jest niedobre. Nie dla ciebie. Tutaj mam sygnał. ID na wyświetlaczu 5558. Już Wam pokazuję, co to tutaj jest. Taki oto mosiężny koreczek, ale nie mam żadnego skojarzenia. Nie wiem, co to może być. W środku ma dziurkę, trzeba było tylko wygrzebać z tego piasek. Do czegoś to na pewno było mocowane, ale do czego, to na tą chwilę nie wiem. Idziemy sobie dalej. Tutaj trzeba zaglądać w każdą dziurę, tam gdzie jeszcze nikt nie włożył wykrywacza. Wtedy jest większa szansa coś znaleźć. Zbój nabiera już instynktu kopacza. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, Zbój, szukaj, szukaj. O to chodzi. Szukaj, szukaj. Uć się, szukaj, szukaj. Szukaj monetek, szukaj monetek. Szukaj. Nie chcę monetek szukać. Dobry piesek, dobry. Uczy się wszystkiego. Pomalutku się nauczysz. Dobry, Zbuju, dobry, dobry. Dobry. Dobry piesek, dobry, dobry. Dobry czy niedobry? Najlepszy. Jaki ma nohal brudny. Dzisiaj cię kąpiel czeka i to pod prysznicem. Nie strasz go. To kąpiel pod prysznicem. Dobrze. Dobra, koniec zabawy, a my szukamy dalej. Zbój! Sygnał jak dzwona, ale pewnie nic takiego, co by mogło mnie ucieszyć. Chociaż mogłabym się zdziwić. Gdzie jesteś? Chyba nic takiego. Kawałek ołowiu. Ale nie ma co się zrażać. Trzeba kopać dalej. Ale mi się słuchawki zbudzają.
To jest stara jakaś plomba. Tu jest jakiś też napis. A ja mam tutaj sygnał, to go dokopię. Kopię ze mną, z buju. Czekaj, gdzie on mi uciekł? A gdzieś mi uciekł ten sygnał. A tu, tu jest. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Gdzie masz na w samochodzie. Tu jest. Aluminium. Miałam duże obawy, jeżeli chodzi o wyjście z naszym zbójem na poszukiwania. Pierwsze co, jak wysiadł z samochodu, to już chciał wiać. No ale... O, gdzieś ten sygnał miał. Tu gdzieś. No ale udało się. Chodzi cały czas przy nas. Nie ucieka, zadowolony. Trochę mu się porzuca. O, i pokopię nawet troszkę. Gdzie ten sygnał jest? Zbuju, tu chodź, pomóż mi szukać. Pomóż pani poszukać, bo sygnał mi uciekł. No gdzieś tu. O, gdzieś tu. Ale chyba będę musiała jeszcze podkopać. Byś pomógł, a nie się obijasz. O, już bliżej niż dalej. Chyba jeszcze. Chyba jeszcze. Jesteś grzeczny? Jesteś taki cudowny, prawda? Tylko żebyś jeszcze... O, tu chyba będę miała gdzieś. Żebyś jeszcze chciał chodzić na smyczy. Na razie się boi strasznie chodzić na smyczy. No kurde, no. O, tu jest coś małego. Musi być jakieś główienko. No i taki drucik. I swoją drogą. Nie zawsze jest tak pięknie, jakbyśmy chcieli. Na tą chwilę. Same główienka. Głupasie jeden. Zejdź ze mnie. Zejdź. Zejdź. Takie warunki mamy na poszukiwaniach. O, jest. Niestety tylko drucik. Chyba tracę dzisiaj nadzieję na coś fajniejszego na tym polu. No ale nie ma co, trzeba kopać dalej. Prawda? Prawda? Prawda, szkódniku jeden? Zbójowi to się już chyba znudził. O kurde, zostawiam PowerPointer, bo byłam na chwilę w tym samochodzie. Ale jest jakiś sygnał. Gdzieś. Tu. O, jest. Jest, jest! Chociaż jedna dzisiaj moneta. Jedna, jedyna, która mi się trafiła. Do tej pory same główienka. Niestety jest to 20 groszy z PRL-u. Ale jest monetka, także cieszy, bo cieszy. No co zrobić? Jak nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I tak się prezentuje moja monetka z PRL-u. Tak z jednej strony, tak z drugiej. Niby nic, a cieszy. Obczyszczę ten guziczek. Praktycznie był na wierzchu, bo tylko lekko łopatą go przerzuciłem i pokazał mi się w bryłce. Pruski guzik, XIX wiek. Ładnie wygląda, zobaczcie sami. Jest czym się chwalić. Stan przede wszystkim bardzo ładny. Widać wszystkie detale na tym guziku. Nawet i koronę, która jest powiedzmy takim typowym detalem na takim guziku niedużej średnicy, bo około 3 cm. Ładnie się prezentuje. Zobaczymy teraz drugą stronę. Łóżko się zachowało i są jakieś bicia, ale nie do końca mi czytelne. Nie widzę. Spójrzmy sobie jeszcze raz na ten guzik. Och. I tym guzikowym akcentem będziemy kończyć na dzisiaj poszukiwania. Dzisiejsze wyjście w teren z wykrywaczami metali to był oczywiście relaks, ale też patrzyliśmy, w jaki sposób się nasz zbój, piesek będzie zachowywał.
jak mówiła Ewelinka wcześniej, najpierw był taki trochę niepewny, chciał uciekać, a teraz już się przyzwyczaił i myślę, że będzie nam towarzyszył na poszukiwaniach praktycznie bardzo często. Bo po to przecież dołączył do naszej rodziny. Skakuj. Hop, hop, hop. Wchodzisz do wozu, no. Chodź, chodź do wozu, no. Tutaj chodź. O, nie chcesz iść. Ja wiem o tym, że ty nie chcesz iść. Chciałbyś jeszcze sobie zostać, no. Połóż się. I się zbieramy. Przebierzemy się i jedziemy. Ale tu błocka na tym polu. O. I trzeba mu łapy wyczyścić. O, 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 o. Umyć się. Musi każdy z nas powolku i dokładnie. Przecież mamy tak, już szeste ręce mam. A gdzie jest ręcznik? Ajajaj. Będziemy nimi sypać. Będziemy nimi sypać, a wyschną nam. Będziemy nimi sypać. Będziemy nimi sypać, a wyschną ręce nam. Drodzy widzowie, rodzice byli na poszukiwaniach. Ja w domu odrabiałam lekcje, a rodzice byli na poszukiwaniach ze Zbójem. Poznaliście naszego psa Zbója? Ale to do Zbója jest niepodobny, bo jest grzeczny. Dzisiaj wszyscy wspólnie kolację będziemy jeść. I zwierzątka, i my. My pizzę, a zwierzątka? Ania, co im tam przygotowałaś? A Zbój się boi kota, bo dostał od niego bęcki. Do miski, Hania, do miski. Ale to zabija. Ale Zbój się boi kota. Chodź Zbój, masz. Patrz jak ucieka. Starczy, starczy. Tosia, chodź. Tosiu. Patrz. Nie, psik. Patrz, boi się, widzisz? Nie puszczaj kota do miski. Nie. Chodź, Zbój, tutaj. Tosiu. A kot, chodź tutaj. Do swojej. A gdzie do swojej? A kicia do swojej. Do ciekawości? Do ciekawości? Tosia, a ty? A ty nie gustujesz takiej karmie, nie? Kiełbacha, mięcho. Ja muszę umyć ręce, bo mi śmierdzą. Umyj rączki, umyj. Umyć ręce. No co paj? Musi każdy z nas powolutku. Przecież mamy czas. Odłóż teraz tablecik, będziemy śniadanko. Nie wolno. U nas już kolejny dzień. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Piękny kolejny dzień, słoneczko świeci. Co będziesz dzisiaj robiła? Lenić się. Grała w grę, tak? Mama do pracy, ja do pracy, a ty po pracy co tam planujesz? Co planuję? Na wykopki. Na wykopki. No ja dzisiaj niestety nie będę mógł, także będę ci kibicować. Pewnie ta łąka z drugiej strony pola ci nie daje spokoju. Ze Zbójem czy bez Zbója? Bez! Bo jak będę sama, to kto będzie za nim ten patrzył oczami? A tak we dwójkę zawsze było raźniej. Hania, odłóż tablet, jemy śniadanko. Szybko. Odkładaj i jemy. Raz, raz. Zium, zium. Zium, zium. Będąc wczoraj na tym polu, po drugiej stronie takiego rowka, przyuważyłam bardzo fajną łąkę. I z takim spadkiem. Tak miałam przeczucie, że może tam być coś fajnego. No i chyba się tam dzisiaj wybiorę. Zobaczymy, czy coś będzie. Czy coś tam na mnie czeka i czy moje przeczucie mnie nie myli.
Coś tam jest. Ale co? Teren podmokły. Co się podkopie, to zaraz woda stoi. O, gdzieś tu jest. Ale co? Jakiś element od czegoś. Takie żelastwo. Nie jestem znawcą, więc akurat nie mam pojęcia, co to może być. Jakby nie patrzył, to miałam nosa, jeżeli chodzi o tą miejscówkę, bo znalazłam takie fajne coś. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale na pewno się dowiem. Ma takie fajne zdobienie. W pierwszej chwili pomyślałam, że to klamra. Ale czy tak jest, to nie wiem. Tak z jednej strony wygląda, a tak z drugiej nie ma nic. A tym razem fragment łyżki ma taki nieregularny kształt, ale czyszczę, może zobaczę jakieś, może coś będzie tutaj napisane. Badam łyżkę. A moim kolejnym sygnałem jest taki drobiażdżek, taka pierdółka malutka. Może jakaś ozdoba była, albo jakaś zawieszka. Takie główienko malutkie. Ale kopię dalej, więc zobaczymy, co wyjdzie kolejnym razem. Wgramoliłam się na taką niedużą góreczkę, bliżej drogi i znalazłam monetkę. Może nie taką, jaką bym chciała, ale każda monetka cieszy. I tą monetką jest nasze 2 złote obiegowe. Troszkę pokopałam, za wiele nie udało mi się znaleźć. Samej to chyba raczej nie mam szczęścia. I co, będę się zbierać pomalutku do domu. Szarowo się robi, ja strachliwa jestem. Samej to zawsze strach. Ewelinka dzielnie walczyła samotnie na poszukiwaniach. Dzwoniła, pochwaliła się, że znalazła kilka ciekawych rzeczy. No niestety ja nie mogłem dzisiaj po południu uczestniczyć w poszukiwaniach, ponieważ miałem umówioną wizytę u lekarza, ale cieszę się, że też ciągnie ją do poszukiwań, że też chce jeździć sama, że wykorzystuje każdą chwilę. To też jest dla mnie motywujące, no bo jakby takie zachowanie napędza no, taką chęć też uczestniczenia w poszukiwaniach i też chęć wykopania czegoś ciekawego, co pozwoli na to, że pojawi się uśmiech na twarzy. Czekamy nieubłagalnie w pełni sezonu, gdzie będziemy mogli prowadzić też van life i więcej wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania, podróżować, no i oczywiście spać w busie lub plenerze na świeżym powietrzu. Poczyniliśmy kolejny zakup, kupiliśmy inne auto terenowe. To będziecie mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Cały czas mamy taki dylemat, bo nadal mamy 2 busy, które sprzedać, czy 2 sprzedać i w jakimś innym iść kierunku. Ciągle się tutaj to wszystko u nas tak no, mieni, w sensie nachodzą różne myśli w różnym czasie. Jak widzieliście, ten srebrny bus już tam podklepany i on jeździ. Natomiast stoi też Flintstone, który dla mnie osobiście bardziej jest technicznie sprawny, czy przełożyć kanapę do Flintstona, czy w jakiś inny sposób przygotować się do wyjazdów van life'owych, jeszcze nie wiemy. Pewnie lada chwila nadejdzie taki moment, że podejmiemy konkretną decyzję. Jak widzicie, mamy już też nowego kompana podróży, będzie Tosia z nami jeździła i też nas zbój uzupełni tutaj naszą ekipę wyjazdową. Miejmy nadzieję, że jakoś to sobie poukładamy, bo to też jest dla nas coś nowego, nowy kolejny piesek, o ile Tosia sobie tam leżakowała i nie wymagała większej opieki, natomiast zbój no, dorasta i
wymaga jakby większej uwagi. Boimy się też, żeby tam gdzieś nam nie spindolił, żebyśmy nie stracili pieska, a zarazem go też uczymy, żeby sobie swobodnie z nami chodził po polach. Następny etap to wejście do lasu, łąki jakieś i, no i musi się też oswoić z otoczeniem, z pojazdami, który się jeszcze boi, no ale na wszystko mamy czas, także popracujemy też nad tym. Jeżeli chodzi o poszukiwania, to wybieramy się na kolejną wyprawę. Będziecie mogli to obejrzeć w kolejnym odcinku. Bardzo ciekawa wyprawa, nie chcę zdradzać tutaj wszystkiego, żeby to też troszkę było takim lekką rąbką tajemnicy, żebyście też zajrzeli na nasz kanał, żebyście zostawili komentarz, lajka, no i też osoby, które nie są stałymi subskrybentami, żeby kliknęli subskrypcję i dzwoneczek, będą te osoby dostawać powiadomienia na bieżąco. Tymczasem będę kończył ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego.